Izabelo, spotykamy się dzisiaj w klubie Hybrydy, 65-lecie, piękna gala, miał miejsce piękny koncert. No właśnie, jak podobał Ci się dzisiejszy koncert? Bardzo, bardzo mi się podobał. Bywałam tutaj w klubach hybrydy, tylko nie w czasach komunizmu, wiadomo, bo jeszcze wtedy nie żyłam. Później po prostu przyjeżdżałam tutaj na różne koncerty, na różne spotkania, na dyskoteki przede wszystkim, bo tu się odbywały dyskoteki, tu jest teatr również. Odbywały się właśnie tutaj koncerty bardzo fajne. No tak jak widzieliśmy, zaczynał tutaj i Wojciech Młynarski, Kaczmarski, Jan Pietrzak, właśnie Kofta. Teraz tutaj zejście Jacek Lech też tutaj śpiewał, bo byłam na koncercie Jacka Lecha, bo pamiętam, że byłam tutaj na koncercie. Tutaj odbył się również koncert zespołu Slate, nie wiem czy wiecie. O, proszę. Tak, tutaj zaczynały, tutaj przyjeżdżały na koncerty zespoły rockowe. Taki koncert to też jest pewnie moc inspiracji dla Ciebie, prawda? Jako artystki, jako wokalistki. Tak, ja kocham koncerty w ogóle. Ja bardzo często jeżdżę i współcześnie jeżdżę na koncerty. Tutaj zaczęła powstawać muzyka rockowa, popowa, jazzowa. Tutaj zaczęła powstawać muzyka również później trochę, oczywiście hip-hopowa, reggae czy jakaś tam inna, chociaż reggae już była po wojnie, także reggae powstawała dużo wcześniej też. No wspaniały koncert, akurat ludzie, którzy zaczynali tutaj, przyjechali, taki no wzruszający w ogóle, bo i taka bossa nova i ballady, reggae, bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Zapytam też, bo nie tak dawno, w miniony weekend, miał miejsce również Twój koncert, co to było za wydarzenie? Mój koncert to było spotkanie z fanami i to był koncert moich teledysków, w których występuję, które produkuję, bo występować, a produkować i występować to jest zasadnicza różnica. Biorę udział w produkcji oczywiście i finansowo i pod każdym względem również innymi sponsorów i w ogóle różnych rzeczy. No bardzo fajny był, bardzo dużo ludzi przyjechało na ten koncert, no było 600 osób, no nawet na koncercie Madonny, Mandaryny nie było tyle, bo już w tej chwili pomyślałam o Madonnie, bo mi właśnie mówili, że jak Madonna, no to prawda i wiekiem i pod każdym względem i rockowo i nawet stylem i w ogóle. Na mandarynie koncercie było no, 1/3 tego, co u mnie. Na koncercie, z czego się bardzo cieszę, bardzo mi się podobało, bardzo dużo ludzi przyjechało i z Berlina, i z Włoch, i z okolic, no, przyjechali z Lublina, z jakichś no, naprawdę odległych miejsc, Gdańska, ile osób było, też przyjechali właśnie z Poznania, no bardzo dużo fanów przyjechało, było bardzo fajnie, śpiewaliśmy, bawiliśmy się, tańczyliśmy, no było wspaniale, naprawdę było bardzo fajnie. Piosenka Zamknij mordy i nie gadaj była wiralem w wakacje na TikToku i właśnie czy szykujesz jakąś kolejną taką piosenkę, kolejny hit na przykład na kolejne wakacje? No, to jest fajna piosenka, wszyscy ją lubią bardzo. No, ja myślę, że zrobimy jeszcze jakąś na pewno, chociaż ja trochę po, że tak powiem, sprzeczałam z Patrykiem z Celebration Production ze względu na traktowanie ludzi. Nie wiem, zobaczymy, może będzie. Na pewno jest zrobiony już następny teledysk, ale jeszcze nie pozwoliłam go wydać, dopóki nie rozwiążemy pewnych spraw. Jakkolwiek warto śpiewać, tańczyć, bawić się. Bardzo fajnie. Ja bardzo lubię, ja kocham od dziecka śpiewać. Właściwie to jeszcze jako dziecko śpiewałam i właściwie od małego chciałam być piosenkarką. No później życie mi się inaczej ułożyło, bo ojciec zostawił, zostałam sama z mamą, więc musiałam szukać takich rozwiązań, żeby dobrze zarabiać pieniądze, żeby utrzymać dom i brata, kolarza. Także no, wszystko mi się w życiu po prostu popieprzyło, że tak powiem, i musiałam w danej sytuacji, co 20 lat mam takie właśnie sytuacje, że muszę dawać radę, mimo że mam w tej chwili 60 lat, to znowu jest jakaś tam sytuacja, gdzie muszę dawać radę od nowa i znowu zaczynać tam, że tak powiem, z jakiegoś tam etapu, mimo swojego wieku. Ale też jesteś dobrym przykładem na to, że nie wolno się poddawać i warto walczyć o swoje marzenia i w każdym wieku tak naprawdę można się realizować, prawda? Tak. No oczywiście to ważne, jakich ludzi się spotyka, to jest bardzo istotne.
żeby spotkać takich właściwych ludzi, bo takich, którzy po prostu wykorzystają tylko, no to nie chcemy po prostu widzieć, ani spotykać się, ani... A w show biznesie też jest takich wiele. Właśnie w show biznesie jest zawiść, zazdrość i podkładanie sobie kłód. To jest zupełnie niepotrzebne, bo wszyscy mamy jakieś możliwości, wszyscy mamy jakieś possibility, talenty, ja wiem, no w ogóle cokolwiek. I powinniśmy się raczej wspierać, a nie zwalczać. Oczywiście, że tak. Zapytam też, czy w najbliższym czasie jakiś kolejny koncert planujesz? No na pewno zrobimy koncert w Niemczech. Światowo. Tak, w Monachium zaproponowali mi, że zrobimy koncert właśnie takim, tylko że chciałam wziąć Sandrę z tej piosenki, a ona coś się nie odzywa, więc nie wiem, może wezmę Lasucita, może wezmę Julkę, nie wiem. Zobaczymy, myślę na ten temat, bo no jest taki koncert w Kłodzku, może zrobimy, też mam taką propozycję. No nie chcę zapeszać, na pewno koncerty będę robić. Jasne, zapytam też jeszcze o Warszawę, bo jak wiemy, teraz mieszkasz na Pomorzu, co jakiś czas odwiedzasz tutaj stolicę i co cię tym razem skłoniło? No bo wiadomo, koncert, ale oprócz tego koncertu, czy masz jeszcze jakieś właśnie tutaj sprawy zawodowe? Jak to będzie wyglądał ten twój pobyt w Warszawie? No tak, mam tutaj sprawy zawodowe, mam kilka spotkań, zobaczymy, bardzo bym chciała, żeby to były takie poważne sprawy. No i takie, które będą rzutowały na następne lata pracy. Nie ukrywam, że w Warszawie życie jest inne. A jak żyje ci się właśnie na Pomorzu? Czy tęsknisz za Warszawą? Tak, bardzo tęsknię za Warszawą. Fajnie, na Pomorzu też jest fajnie, tylko tam bardzo zwracam bardziej uwagę na zdrowie, życie, leczenie, obym powiedziała, bo miałam kłopoty z tą nogą, wiadomo. No tak. Już jest dobrze, ta noga już normalnie funkcjonuje, no nie mogę jeszcze ćwiczyć jakoś wyczynowo, nie mogę jeździć na łyżwach, rolkach, nie mogę, nawet trochę mam kłopoty z fitnessem, nawet joga czy pilates czy cokolwiek, no to mam kłopoty trochę z tą nogą, no nie, jeszcze będzie trochę zabawy, tym bardziej, że będę musiała mieć wyjęte te śruby i płytę. No jeszcze, no nie jest tak, jakbyś powinno. No. Rozumiem. To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć bardzo dużo zdrowia, bo zdrowie najważniejsze, no i dalszego rozwoju zawodowego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję wszystkim moim fanom, dziękuję mediom i wszystkim oglądającym, zainteresowanym, interesującym i interesującym się.